Cześć! Naturalnym etapem po zakończeniu modelowania obiektu jest rozłożenie kanału UV, a więc zadbanie o to, aby tekstury, w tym przypadku materiały, pasowały idealnie do naszego obiektu. Aby to zrobić, zacznijmy od dodania nowego modyfikatora o nazwie Unwrap UVW. Lista modyfikatorów jest ustawiona alfabetycznie, więc jest to jeden z ostatnich modyfikatorów na liście. Wybieramy go i możemy zobaczyć, jak domyślnie zostały rozłożone poligony na polu, na którym znajduje się materiał. Widać, że jest to rozłożenie dosyć chaotyczne, dlatego spłaszczymy wszystkie poligony. Polega to na tym, że jeżeli jest jakaś krawędź z kątem większym niż 45 stopni, zostanie ten poligon z tą krawędzią oddzielony od pozostałych. Czyli mamy na przykład w całości ściany. Zajmijmy się może ścianami zewnętrznymi. Zaznaczam ten element, aby móc zaznaczać cały płat, ponieważ cała ściana jest jedną całością. Mogę ją przesunąć gdziekolwiek indziej, poza pozostałe elementy, aby łatwiej połączyć. Przerzucę ją również, obrócę ją o 90 stopni, żeby była ustawiona mniej więcej naturalnie względem nas. Pamiętajcie, żeby odznaczyć zaznaczanie całych płatów, i przejdźmy do zaznaczania krawędzi, ponieważ krawędzie będziemy ze sobą łączyć. Jeżeli dwukrotnie kliknę na zewnętrzną zieloną krawędź, zobaczymy, że w innym miejscu zaznaczy się zielona krawędź na niebiesko. To znaczy, że te krawędzie będą scalone w jedną krawędź. I zszywamy, aby je połączyć. Mamy teraz przednią część zewnętrznej ściany z otworem na drzwi oraz bok. Łączymy drugi bok, podobnie. Musimy zdecydować, ponieważ muszą występować cięcia i musimy zdecydować, w którym miejscu będą. Ja zdecydowałem w taki sposób, aby połączyć przednią ścianę z sufitem, aby cięcie było widoczne na dole, na podłodze, gdzie najczęściej nie spoglądamy, ale żeby jego na część była scalona. Dzięki temu będzie to wyglądać lepiej. A więc połączyłem sufit z przednią ścianą, no i teraz do sufitu dołączę też tylną ścianę z oknami, czyli tą. Natomiast tutaj przy podłodze mogę połączyć podłogę z dolną częścią ściany, która posiada otwór na drzwi. Zaznaczymy mniej więcej. Ważne, aby nie zaznaczyć dwóch zielonych różnych linii, a tylko te linie, które znajdują się na jednej powierzchni. Oczywiście dwukrotne zaznaczenie zaznaczyłoby całą długość, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby zaznaczyć tylko krawędź jednej ściany. Teraz zaznaczymy wszystkie poligony, czyli zaznaczymy poligony oraz wszystkie cały płat. Możemy to zrobić w taki sposób i rozkładamy, dopasowując do obszaru materiału, czyli tutaj. Oczywiście, ponieważ nakładają się obiekty i może to być trudne przy dalszym teksturowaniu, nie jest to problem, ale po prostu utrudnia nam pracę, więc przeniesiemy to na lewo. Teraz widzimy, że obiekt z otworami to jest sufit, nie licząc oczywiście wnęk na lampy, ale tym się nie musimy przejmować. Teraz połączymy w podobny sposób wewnętrzne ściany, tak jak połączyliśmy ze sobą zewnętrzne. Czyli zaznaczamy kolejno wszystkie ściany i łączymy w podobny sposób. Tutaj widzimy, jak to wygląda po wszystkim. Wygląda trochę inaczej, ponieważ podłogę połączyłem ze ścianą z oknami, ponieważ tam najczęściej gracz będzie spoglądał, a więc nie powinno być cięcia. Pod drzwi myślę, że tylko przy wychodzeniu, więc najistotniejsze jest to, co zobaczy od razu po wejściu do pokoju. To też dopasuje do obszaru materiału i przesunę w prawo od tego obszaru. Jeżeli mamy jakieś elementy oddzielne i chcemy sobie ułatwić pracę, bo na przykład mamy, tak jak tutaj, kolumny, które są jakby oddzielnym elementem, możemy skorzystać z dodatkowego modyfikatora Edit Poly bez scalania poprzedniego Unwrap UVW. I w tym przypadku możemy zaznaczyć po raz kolejny konkretne elementy. I tutaj zaznaczę akurat tylko kolumny. I nie odznaczając elementów, mogę teraz zastosować modyfikator Unwrap UVW, który umożliwi nam edycję tylko zaznaczonego elementu. Dlatego zawsze mówiłem, aby odznaczać elementy lub poligony, bo modyfikator później będzie dotyczył tylko zaznaczonego elementu. Tutaj akurat o to nam chodzi, więc
w tym przypadku akurat jest to celowe. Jak widzicie, nie ma tutaj ani na prawo, ani na lewo innych elementów. Podobnie na obszarze materiału, tym w szachownicy, nie ma zaznaczonych elementów, na przykład wnękna lampy. OK. Możemy, aby ułatwić sobie pracę, zaznaczyć poligony na obiekcie i wtedy widzimy, co jest zaznaczone na UV-ce. Aby zaznaczyć całość, a nie tylko ten jeden poligon, musimy zaznaczyć, żeby zaznaczyć cały płat. I zaznaczymy inny obiekt, inny poligon, sąsiedni, dzięki czemu zaznaczamy cały płat i teraz w łatwy sposób możemy dopasować boczne ściany, aby były scalone z tą koloną znajdującą się przy drzwiach. A więc dwukrotnie klikamy i zszywamy. Podobnie z drugiej strony. Tak samo. W podobny sposób scalimy kolumny poziome, które znajdują się przy ścianie z drzwiami. One, jak widać, mamy poziomą i pionową ściankę, więc wystarczy zaznaczyć jedną z nich. To jest ta dłuższa część, dłuższa pozioma kolumna. No i zobaczyć, ponieważ używaliśmy czamferę jako wygładzenie, to zaznaczamy tą zieloną linię najbliżej białej, czyli tą właściwą, bo druga nie jest połączona z niczym, a więc z niczym też się nie udaje połączyć. W podobny sposób teraz zaznaczamy drugą część kolumny i w podobny sposób określamy, do której niebieskiej krawędzi chcemy dociągnąć tą, która jest możliwa. Jak widzimy, od razu pod nią pojawia się fragment uwagi należący do tego elementu. Jeżeli chodzi o drugą kolumnę, tą przy oknie, wygląda trochę inaczej, ale jeszcze pamiętajmy o kolumnie przy suficie. Ją trzeba połączyć z dwóch stron, czyli zaznaczamy tą najszerszą część i łączymy z dwóch stron z mniejszymi fragmentami, czyli tutaj oraz z drugiej strony. To jeżeli nakładają się tutaj ścianki lub zbyt ciasno do siebie się znajdują, nie ma znaczenia, bo zaraz to rozłożymy jeszcze raz, a później po raz kolejny, więc tym się nie przejmujcie. Ja zmieniłem nieco model, ponieważ kolumnę przy oknach stwierdziłem, że połączę ze ścianą, która jest na ścianie z oknami. Ale nie jest to połączenie na stałe, to dalej jest oddzielny element, ale według mnie ładniej wyglądał. Tutaj, jak widzimy, cała przednia część kolumny jest połączona scalona, więc w naszym przypadku możemy postalić po prostu te fragmenty, które znajdują się z boku kolumny i łączą się z górną kolumną, aby scalić jak najlepiej. Natomiast scalanie z przednią ścianą nie da zbyt dużego i ciekawego rezultatu, więc robimy to w taki sposób. Została nam też ta część. Czyli szukamy, nie musimy zaznaczać dokładnie zielonej krawędzi. Jeżeli zaznaczymy białą, to też wiemy, że chodzi nam o zieloną najbliżej tej białej. Czyli połączyliśmy to w taki sposób. Ale jak mówiłem, dodałem jeden element do tej kolumny. Wy nie musicie oczywiście, ale ja zdecydowałem, że połączę ją ze ścianą, aby to tak jakby lepiej wyglądało, więc dodałem taką wypustkę, która wchodzi w kolumnę między oknami. No i łączę to w całość. W tym przypadku, żeby wyglądało to ładnie, żeby płynnie przechodziło. Tutaj akurat jest niekonieczne jest tworzenie kolumny jako jednej całości, scalanie wszystkich ścian kolumny, no bo trzeba by było stworzyć kolejne cięcie, które oddziela ją od przedniej ściany, czyli kolumnę pionową od poziomej. A myślę, że to nie jest potrzebne. Nikt na to nie zwrócił uwagi, a jak jest tak połączone, wygląda to lepiej. To jest ta litera T, która tutaj jest bokiem, to jest przednia ściana kolumny. Aby rozłożyć te kolumny lepiej, po prostu wystarczy nacisnąć pak i wygląda to dobrze. Przenieśmy je gdzie indziej, ponieważ trzeba pamiętać, że w tym miejscu jeszcze będą elementy wypustek, a dokładnie w głębień, w suficie, tam gdzie wejdą lampy, więc trzeba o tym pamiętać. OK, teraz możemy skolapsować wszystko. Oczywiście możemy dalej iść do Edit Poly i dalej komplikować, zaznaczać konkretne elementy, no ale ja tutaj scalę. Nic się nie zmieni, bo zostały scalone wszystkie modyfikatory, a więc wszystko, co przez te kolejne warstwy było tworzone, zostało zapamiętane i teraz przypisane już do konkretnej UV-ki, do konkretnego modelu i zapamiętane w tym modelu. Przez to, że kolumnę przesunąłem w dół i ściana zewnętrzna oraz wewnętrzna są też przesunięte spoza szachownicy, oznacza to tyle, że na szachownicy poza wklęśnięciami na reflektory, na światło, znajdują się też
takie elementy jak framuga drzwi czy obramowanie okien. Możemy je połączyć w podobny sposób jak wcześniej. Tylko trzeba określić, ponieważ nie da się framugi połączyć w jedną całość połączoną bez końca, trzeba zdecydować, w którym miejscu zastosujemy cięcie, które musi pozostać. Najczęściej, przechodząc przez drzwi, rzadko patrzymy w próg. Bardziej patrzymy przez te drzwi, a jak już patrzymy w drzwi, to spoglądamy w górę i w dół tych drzwi. Dlatego połączenie, myślę, że takie w tym przypadku będzie najlepsze. Czyli nie takie, jak dokonałem teraz, bo teraz cięcie jest po lewej stronie w rogu. Więc aby to poprawić, wystarczy zaznaczyć tą krawędź i połączyć z elementem, który przeciąłem. Ok. To po prostu był jeden element niepołączony. Musiałem sprawdzić, jak połączyć te pozostałe elementy. Oczywiście długość poligonów też może sugerować nam, którą część akurat łączymy. Tutaj zaznaczyłem okno. Trzeba wziąć pod uwagę, że okno jest dosyć wysoko, więc raczej będziemy skłonni patrzeć na górną część okna niż na dolną. A skoro tak, to dolna część może posiadać cięcie. Więc łączymy to w taki sposób. Tutaj się nakładają poligony fragmentu fałek, więc warto czasem przenieść, żeby było łatwiejsze łączenie. Oczywiście tutaj akurat było łączenie z tym samym elementem, ale wygodniej jest tak. Ok. Teraz możemy zobaczyć, gdzie jest cięcie. No, cięcie nie jest na dole, a chciałbym, aby było na dole, a nie na górze. Dlatego, aby zrobić, poprawić to łączenie, musimy rozciąć połączenie na dole, ponieważ tam ma być rozcięte połączenie domyślnie. Dlatego zastosujemy to cięcie, a połączymy tą górną krawędź, która nie jest połączona, aby tylko jeden szef został. Ok, zaznaczamy dwukrotnie klikając i dajemy break, aby rozdzielić połączenie, które wcześniej zostało stworzone. No i zaznaczamy górną krawędź tutaj albo tą na samym dole z tej całej linii. No i łączymy całą formę okna. I to samo zrobimy w ten sam dokładnie sposób zrobimy pozostałe okna, więc może nie będę tego pokazywał. Łatwiej się obraca się przy okazji widok, jeżeli zaznaczycie jakąś krawędź. Ok, jak widzicie tutaj wszystko zastosowałem do wszystkich pozostałych okien, czyli 5 okien ma podobnie rozłożonym framugę oraz cięcie. Teraz zostały nam wypustki, a dokładnie wklęśnięcia, które są gotowe na przyjęcie lampy. Zaznaczamy dowolną lampę, ponieważ wszystkie te elementy połączymy w identyczny sposób, czyli tak jak tą pierwszą. Łączymy najpierw ściany boczne lub górne, nie ma to znaczenia. Czasem zdarza się, że połączenie wygląda tak, czyli jest zepsute. Wtedy należy nacisnąć Ctrl-Z, aby cofnąć i połączyć inny fragment UV-ki, a kolejne połączenie będzie już ok. Nie będę też tego etapu pokazywać, bo wszystkie pozostałe elementy w suficie łączymy w ten sam sposób, więc nie ma powodu, aby powtarzać, żebyście się wynudzili i oglądali cały czas to samo. Ok, jeżeli mamy już to wszystko gotowe, zaznaczamy wszystkie fragmenty, które należą do wewnętrznej części pokoju, czyli kolumny, okna, drzwi oraz sam pokój wewnętrzny. Natomiast zewnętrzny zostawiamy oddzielnie. On będzie niezależny. On też bardziej wpływa na to, aby światło dobrze grało z tym pokojem. Ok. No i w taki sposób właśnie rozłożyliśmy UV-kę, ale UV-ka to jest jeden z elementów, który potrzebujemy. Naciskamy Collapse All, aby połączyć UV-kę na stałe już z obiektem. No i pozostał nam obiekt do stworzenia kolejnej UV-ki, a dokładnie light mapy. Więc ponownie wybieramy Unwrap UVW, ale tym razem stworzymy nowy kanał. Nie będziemy go tworzyć od nowa, tylko zastosujemy ten sam, który jest teraz. Przesuniemy go na dwójkę, czyli wybierzemy Move. Jeżeli nie chcielibyśmy przesuwać, na przykład light mapa już była rozłożona, to wtedy naciskamy Abandon, aby zobaczyć, jak jest rozłożona. Tutaj akurat była pusta, bo jej jeszcze nie stworzyliśmy, dlatego przeniosłem wszystko z pierwszej UV-ki. Jednakże light mapa, co bardzo ważne, powinna być rozłożona w obszarze szachownicy. W inny sposób nie będzie działać. Nie może być rozłożona na różne sposoby, tak jak to działa w teksturowaniu.
tutaj możemy też sprawdzić, czy nie ma odwróconych poligonów. Jeżeli są odwrócone poligony, trzeba je naprawić, ponieważ cieniowanie też tam nie będzie właściwie wyglądać. Możemy spotkać się z dwoma rzeczami. Ja tutaj sztucznie to stworzyłem, ale można się spotkać z całym płatem odwróconym. Wtedy naprawa jest bardzo prosta. Po prostu odbijamy go lustrzanie, czyli odwracamy lewą stronę na prawą. I wtedy jest ok. Jak widać, już nie ma tego problemu. Trudniejszym jednak elementem, również tutaj sztucznie stworzonym, jest coś takiego, że mogą się krzyżować linie, czyli zielona linia nie jest na zewnątrz, a w środku. To jest dosyć częsty problem, ale też niezbyt ciężki do rozwiązania. To znaczy zależy, jak bardzo się krzyżuje, ale tutaj staramy się wyciągnąć zielone fragmenty linii na zewnątrz. Jeżeli białe się krzyżują, też nie mogą tego robić. No i teraz, gdy zaznaczymy poligony, możemy zobaczyć, czy mamy odwrócone poligony, czy może nie. Czyli po raz kolejny Select Invert Polygons i wszystko jest w porządku. Bezbłędnie rozłożone UV-ki gotowe na przyjęcie tekstury. Na samym końcu kolapsujemy wszystko i zapisujemy model.